Hej, witam Was w kolejnym odcinku. Tym razem ruszamy. W poszukiwaniu wieży. Poprzednim zmieniałam sobie wygląd, także lecimy na Szczecin. Tutaj. Tu? Nie, tu. Jakaś dzisiaj nieogarnięta jestem okropnie. Dobra, lecimy. Kurka wodna, mocne to to. No. Mordę jeża. Serio? Aha, dobra, czyli trzeba uważać, jak ona umiera, to ona jeszcze rozsyła na sam koniec taki rzut jakby płomieni. Więc trzeba uważać. Okej, dobra. Muszę mieć to na uwadze. Że z nią to trzeba tak ostrożnie. Z tą służebnicą płomieni. Kurczę, wszystko tu tak umiera taki. No, na wszelki wypadek to się lepiej odsuwać. Duch Maltaela teraz nas będzie śledził za każdym razem i denerwował. Jak to on? Jezus, tu wszystko płonie, to jest makabra jakaś. Wiecie, już grałam to tyle czasu temu, że naprawdę nie pamiętam, ale wygląda to okropnie. No, musiałam się nie przemieniać, jak nie przemieniać. Ej. Straszne, naprawdę. Musimy zabić 3 te służebnice. Dostaniemy w tym momencie jakąś premię. Czasem są właśnie takie bonusowe zadania, które warto wykonywać. Nie należą może do najbezpieczniejszych, ale. I tak robimy to przy okazji. Bo i tak, żeby dojść do. Tej wieży, no i tak musimy tutaj całość przemierzyć także. No jak nas myśli, ich akurat nie ma. Była jedna na samym początku. Ach, strasznie trudno. Mam nadzieję, że będą te służebnice i uda mi się skorzystać z premii. Okay.
Dalej nie to. Nie, tu zrobiłam sobie zakręt, dobra. Idziemy tędy. O, dobra, musimy na nią uważać. To nie przelewki. O, mało było, ostatnio bym nie zginęła. Właśnie, no właśnie. I ta eksplozja mało mnie nie wykończyła ostatnim razem. Wpływy Malkaela obejmują zarówno ludzi, jak i bestie. Nawet psy mieszkające w zachodniej marszu, niegdyś oswojone i potulne, serio? Zamienione w dziki groźne. Nawet zwierzątka zamienili. Szamy jedne, no. Wydały żywcem jednego z żołnierzy. Kiedy krzyki mordowanego ustały, bez ich przyjechały. No tak. Czyli nawet oswojone zwierzątka już nie są bezpieczne. Myślę, że dojdziemy do tej wieży. Okej, okay. Znajdziemy tu ślepy zaułek. Idziemy tędy. Chyba zrobiliśmy kółko. Bo tu jest ukryta mapa. Dobra. Boże, co tu się dzieje, to jest po prostu masakra. Istna. Co to? Będzie jakaś nowa. Będzie jakaś nowa wiedza? Nie. Czyli co, ślepy zaułek, okej. Okay. Ale to gdzie? Ja na początku nie zwracałam na Lindona uwagi, ale zaczynam się do niego przyzwyczajać. Udaję w górę, ale myślę, że w głębi serca naprawdę nie mam tego. Ja idziemy tu. Dlaczego? Nie zgodziłby się ze mną? Dobra. Aha. Dobra, udało mi się. Musimy znaleźć wieżę teraz. Czyżby? To ja mam dzisiaj szczęście jakieś. Troszkę tylko zeszłam z drogi, no ale tak. Przy okazji mamy służebnice ubite, więc jest okej. Okay. Jakbyśmy prosto szli tą drogą, to podejrzewam, że nie znaleźlibyśmy wszystkich. No to ja dzisiaj normalnie. Dobra, ale nie wejdziemy sobie do tej wieży tak prosto. Trochę nas tu przytrzymają. Zabij Urzaela. Więc musimy go znaleźć. Nie lubię takich schodów. Kiedyś na klatkach, w blokach były właśnie tego typu schody. Nie dość, że kręte, drewniane.
to jeszcze skrzypiące jak jasna cholera. Także. Czyżby to już było? Tak, tak o? Tak od razu. Trzeba uważać, bo on ogień. No właśnie, jest to samo co z Diablo było. Ile oszołomił mnie. Ale dobra, ja tu mam. Kurwa! Przepraszam. Nie! Dziadu! Niech się kule biją! Zawrzyj mordę. Nie! Tak! Dziadu niemyty, czyli on mi w ogóle nie może obrażeń zadać. Dobra. Ale nie biegajcie za mną, tylko za nim. A nie, poczekaj, to wziąłem. Nie mam gdzie uciec. O, udało się! Boże, mój drogi! O Jezus! Udało się! Jezu! Och! O, to było... No, to była walka. Powiem wam szczerze, że to była walka ciężka, ponieważ tu miałam dużo mniej miejsca niż na tym placu, jak walczyłam z Diablo, bo tam to było okrągłe i mogłam jakby go okrążać. A tu no powiem, kurczę, nie, tu było trudno. Tak, tu było skomplikowanie troszkę, tu było trudno, ale nie ma się co dziwić, faktycznie ten dodatek jest trudniejszy. Dobra, rozmawiamy z Martelem. Zakończę ten konflikt. Śmierć przynosi pokój wszystkim. Władasz mocą, której nie pojmuję. Niosę zbyt wiele. Moment. Wiem, że mam nowe rzeczy.
O. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Wracamy do enklawy ocalałych. O Jezus! Sorry, normalnie. Aż mnie poniosło na tym odcinku, uwierzcie mi. Ale dobra. Porozmawiamy z Raelem i na tym zakończymy. Urzael nie żyje. Pozostało jedynie kilku żołnierzy. Uratowałaś zachodnią Marki, moja droga. Jeszcze nie. Wciąż nie wiemy, gdzie ukrywa się Malta. To tajemnicza kobieta, która z tobą przyszła. Wierzy, że może nam pomóc. Nalegała na natychmiastową rozmowę z tobą. Dobra. To jeszcze z nią porozmawiamy. Gdzieś ty jest, dziążka? Celso, mam pomysł, jak znaleźć Maltaela. Ale nie spodoba ci się to, co usłyszysz. Zapewne. Tylko jedna osoba wie, jak znaleźć Maltaela. Czeka na ciebie na krwawych moczach. Dobrze się znacie. Adria. Serio? Miałaś rację. Nie podoba mi się to. Dobra. Tu musimy, trochę nam zejdzie przy tym zadaniu, bo tu musimy znaleźć wejście do grobowca Rakisa w zarośniętych ruinach, więc podejrzewam, że to nie będzie takie proste. Okej. Jesteśmy o krok od pokonania Maltaela. Co jeszcze po drodze się wydarzy, dowiecie się w kolejnych odcinkach. Także to by było na tyle. Zapraszam Was serdecznie do kolejnych odcinków. Trzymajcie się. Pa, pa.